Hej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii w Attili, gdzie prowadzimy Kalę Dungeonów do boju. I tak, ogólnie tak jak wspominałem pod koniec poprzedniego odcinka, zdecydowałem się na zainstalowanie dwóch modyfikacji. Jedna to jest modyfikacja dająca wszelkie opcje dyplomatyczne wszystkim frakcjom. Ogólnie też zastanawiałem się, czy nie ze wszystkich opcji związanych z tutaj także okupacją osad wszystkim frakcjom, aczkolwiek nie wiem, czy wtedy AI by nie przesadzało z paleniem wszystkiego wokół czego popadnie, co zresztą i tak jest notoryczne, jak widać tutaj już po Gali obecnie. W każdym razie stwierdziłem, że może jednak lepiej tego nie będę dawała, choć może potem dodam, póki co jest tylko mocna tutaj wszystkie opcje dyplomatyczne dla wszystkich frakcji, dzięki czemu w chwili obecnej mogę zarówno się skonfederować z Piktami, jak i z tutaj Ebdanani. Tak więc po prostu będę miała z tymi dwiema frakcjami sojusz, a w późniejszym etapie rozgrywki po prostu stworzymy Wielkie Królestwo Celtów wspólnie. No a drugą modyfikacją, jaką sobie zainstalowałem, jest modyfikacja, która wyłącza tutaj, działa mi ten mod, budynki bohaterowie, wydarzenia, różnice religijne, podatki, stabilność, tak, wyłącza mi to. W każdym razie zainstalowałem moda, który wyłącza negatywny tutaj ład publiczny na związany z poziomem trudności. To znaczy, on w sumie nie tyle wyłącza to, co przerabia to, że po prostu na poziomie trudnym, na którym gram, jest on zerowy. Tak więc po prostu wziąłem sobie akurat tego moda i nie szukałem dalej, czy jest taki, który kompletnie to wyłącza, ponieważ po prostu nie było potrzeby. Bo i tak na tym poziomie to i tak to jest wyłączone, na którym gram. Dobra, no i cóż. W każdym razie kontynuujemy naszą rozgrywkę i obecnie tutaj Diviko musi zdobyć Camulodunum, w którym są wojska Brytów, które no, są zromanizowane. Tak więc doślemy sobie posiłki. Tutaj Prito niech podejdzie ze swoimi wojskami. A, jeszcze chciałem zainstalować moda na inne wyglądy przywódców frakcji, aczkolwiek z tym nie się pobrać tego moda, tak więc póki co stwierdziłem, że nie będę czekać z nagrywaniem i co najwyżej w jednym z kolejnych odcinków dodam tego moda po prostu. I cóż, dobra, weźmy sobie tutaj. Ogólnie listę modów, które mam zainstalowane, znajdziecie w opisie, jakby ktoś był tym zainteresowany. Dobra, co bym chciała wziąć do tej armii jako taki bonus? Myślę, że ten oddział jazdy. I ze dwa oddziały tych harcowników. Niech będą. Trochę kosztowne, ale pieniądze mam. No i cóż. Myślę, że rozegram sobie bitwę, ponieważ no, już trzeci odcinek i żadnej bitwy nie było, tak więc przydałoby się w końcu coś rozegrać. Tutaj największą przeszkodą jest ta armia dowodzona przez Flaviusza Varusa, gdzie cztery oddziały straży granicznej mają. Tutaj procarzy, oszczepników, jazdę harcowniczą, mają artylerię. Tak się w sumie zastanawiam, czy też nie wziąć jej i bo strzelać, aczkolwiek wtedy artyleria byłaby w tej drugiej armii, trzeba by ją dociągać. Nie chce mi się. A tak więc to zignorujemy. Tutaj jest tylko jeden oddział marynarzy rzymskich. No i tutaj garnizon to jest dwa oddziały mieczników, oddział włóczni, oddział łuczników i jeszcze jeden oddział nie wiadomo jaki. No dobra, myślę, że raczej bez trudu to wygramy. Tutaj no, przewagę liczebną mam znaczną, w sumie tak pomyślałem, że nawet nie było sensu dosyłać tej armii dodatkowej. Ale oj tam, przynajmniej tutaj Prito trochę doświadczenia nabije. W każdym razie cóż, poprowadzimy to sobie oczywiście. Jak już wspomniałam i do boju. A, i tak w ogóle miałam przenieść Attilę na dysk SSD, aczkolwiek tego w końcu nie zrobiłam, ponieważ okazało się, że takie przerzucanie sobie Total War'ów tych nowych od Rome 2 jest trochę głupim pomysłem, ponieważ z tym jest nieogarnięty i nie ma opcji po prostu przenieść grę na inny dysk, tylko trzeba skopiować jej pliki, odinstalować i znowu tak jakby zainstalować.
Plus w tym momencie, ponieważ jeszcze w innym folderze są, mody i dodatkowo w folderach ponazywanych numerkami, a nie nazwami modu, więc trochę trudno znaleźć foldery, żeby je przenieść. W każdym razie tutaj Attila po prostu postanowił pobrać wszystkie mody, które mam jeszcze raz, jak spróbowałam go przerzucić na SSD-ka, tak więc stwierdziłam, że nie chce mi się to bawić, takie przerzucenie gry w tej weftę. No dobra, w każdym razie rozmieszczamy wojsko. I cóż, posiłki przyjdą za naszych pleców. Ja myślę, że zaatakuję sobie jakoś tędy. No, chyba tak. Zaatakujemy sobie z tej strony. Tutaj naszych łuczników poproszę. Proszę także o szczepników w luźnym szyku, bo oni będą jako pierwsi iść. Tutaj piechota nasza cała. Łuczników, no nie, chyba kawalerii specjalnie nie mają, tak więc nie mam jak ich wykorzystać nawet. To jest w ogóle piechota, która może się bliżej rozstawiać wroga, aczkolwiek nie będę tego wykorzystywała raczej teraz. A nie, wait! Wszyscy nasi to mogą, zapomniałam o tym. Tak więc w sumie zrobimy tak. Kochamy rozstawianie w Total Warach. Tutaj. 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 A tutaj wy. Blisko po prostu dobiegniemy jak najszybciej do wrogich linii. I ogólnie jeszcze przyjrzyjmy się naszym jednostkom. Powiedzmy, poza niebieskimi tarczami tutaj się jakoś nie wyróżnia specjalnie od wszelkich innych barbarzyńców. Przydałyby się malunki jakieś na tych, na twarzach im. Bo jednak tutaj zawsze wcześniej ludy zawsze z całej sumie Brytanii, później głównie tutaj Szkoci i Piktowie, znaczy Szkoci znacznie później, wyróżniali się tym, że malunki sobie robili bitewne, tak więc no szkoda, że tego tu nie zawarli. Choć z tego co pamiętam, jako tako są twarze pomalowane w grze, ale to chyba dla Romy, z tego co pamiętam, tak. Wojowniczki tutaj brytyjskie w Romy dwójce mają malunki na twarzach. Mówię wojowniczki, bo po prostu to pamiętam, że one na pewno mają, ale pewnie wojownicy też mają tam malunki, skoro dla wojowniczek zrobili. A to akurat pamiętam, bo jak przeglądałem pliki Romy dwójki, to trafiłem na to. Mimo że w sumie nie grałem Brytami w ogóle. Oj. Ostrzelać to. W sumie tych ostrzelać. By tych. By podjechać tutaj. A łucznicy. Skupić się na tym oddziale, choć nie. Skupić się na załodze katapulty. To jest istotne. Wy się cofnijcie. Cofnijcie się, ci nie zaczną walczyć z nimi. Trochę obrywamy. Wiecie co, rozproszcie się, podejdźcie tu. Tak to będę duże straty niepotrzebnie wynosiła. Wy się cofnąć. Wy prowadźcie walkę podjazdową i tych ostrzelajcie. A wy wszyscy iść tu. Biegiem może być nawet. Tylko jakoś to ułożę sensownie sobie, dziękuję. Dobra, palicho. Przebijcie się po prostu, bo nie ma co się dać ostrzeliwać przez tą katapultę cały czas. To miasto rozstrzelać, bardzo poproszę. Póki co wydaje mi się, że moje jednostki jedyne co robią, to dają się zabijać.
Dobra, ale ci te zaraz padną. Tylko że ja stracę oddział. Dobra, trudno. Zdarza się. A, bo mi się pociski skończyły. Nie, dobra, to może jednak nie szarżujcie na włócznie, to jednak może być zły pomysł. A, zajmijcie się tą katapultą. Ona już się wystrzelała w sumie. A tutaj cóż, te oddziały, niech tędy się spróbuję przebić. W sumie 3 weźmiemy. Te dwa niech idą tu. Tutaj walczyć z nimi, wy przejmujcie wieżę. No i mam nadzieję, że w miarę moi sobie poradzą. Są strażą graniczną. By się cofnąć. By też. Ostrzeliwać póki co tamtych. Wy wszyscy. Dobra, widzę, że ta straż graniczna jednak nie okazała się aż taka mocna, bo tu też jeden oddział padł. Auć kawaleria, auć kawaleria. Drugi oddział przyślijmy. O, wy do przodu. Ta kawaleria nie stanowi już zagrożenia. Wy możecie przejąć ten punkt. Porąbcie tych Equites. Dobra, ci moje topornicy sobie ładnie radzą. Cieszy mnie to. Zaatakujcie tu. Kawaleria tutaj niech idzie. O, tą wieżę ciągle przejmujemy, to udało się przejąć. Łucznicy, zajmijcie się tymi. W ogóle trochę odzwyczaiłem się w sumie od grania, ponieważ tak naprawdę ostatnio nie grałem w ogóle w nic. W Total War też nie. Znaczy w sumie nie grałem właśnie w Total War, tylko jak już to w jakiegoś niocha, znaczy nie w niocha, tylko w te w Soulsy i tym podobne. Więc trochę muszę przywyknąć z powrotem. Do przodu dalej. Dobrze idzie tym topornikom. Tutaj raczej bez trudu się przebijemy. Tu idzie gorzej. Tak, ale tu też słabsze jednostki mamy. Dobra, nie do co tam idzie. Ci niech idą tu. Wy przejmijcie tą wieżę, znaczy zawalcie ją, bo przejmowanie... Nie lubię strasznie w Atylii tego, że przejęcie wieży to jest w sumie jej zawalenie. Strzela się w tych po prostu. Moja kawaleria wjechała... Dobra. Tych włóczników jest garstka. Więc pali ich licho. Atakować dalej. Już straciłem ludzi już. Nie podoba mi się to. Nasz dowódca żyje, mam nadzieję, cały czas. Tak, rodzielca widzę. Dobrze mieć rudego przywódcę frakcji, wyróżnia się z tłumu. O, topornicy tym oddziałem się zająć. Część z was niech trochę flankuje. Tu przejdźcie. I otoczcie tych tutaj legionistów. A w sumie w tym wypadku powinienem chyba nazwać moimi legionistami albo coś takiego. Bo Rzymowi oni już za bardzo nie służą w tym momencie. Dobra, zajmij się tym oddziałem. Tutaj ten Flawiusz jest na jako konny. Myślałem, że większe zagrożenie będą ci miecznicy, ci włócznicy, co miał on w armii, ten Flawiusz, a okazało się na odwrót.
że większym zagrożeniem jest są ci legioniści. Dobra. Otoczyć ich. A, kawaleria stąd, niech się cofnie. A tutaj cóż, topory w ruch. Wy tutaj czekajcie. Wy tutaj, tutaj niech idzie Prito. Prito. Tak, moja pamięć do imienia jak zawsze piękna. Dobra, rozbiliście ich. Choć zabili nam dużo, no ale... No dobra. To jest jednak... mocniejszy oddział. Ale na plecy już im iść. O, samozapłon budynków. Dobra. Zaatakować ich tam. Zacznę burdel się zrobił z tej bitwy. A, tutaj jest barykada. Rozwalić ją. Bo wchodzić tego nie ma sensu naokoło. O, ty też tu atakuj. Dobra. Przejdźcie naokoło, póki jeszcze żyjecie. A, dobra. Poniosłem stanowczo za duże straty, bo te 1500 straconych to jest okropne, ale no dobra. Zakończmy bitwę. Dobra, takie straty nie aż tak duże, bo 1300, znaczy ostatecznie straciłem tylko, nie 1500, aczkolwiek i tak troszkę sporo, ale miasto jest nasze. I cóż, okupacja? Okupacja. Zajmujemy to. No i cóż, tutaj te jednostki po prostu rozwiążemy, nie ma sensu ich trzymać, one są za drogie, by je trzymać. Cofnijcie się. I tutaj będzie trzeba wszystko poodbudowywać. To wręcz usunąć. Po co mi germańskie pogaństwo? No i co bym tu chciała w sumie? Studnia da mi higienę i rozwój. Rzemieślnik, gospodarstwa, dom wodza. Tutaj prawdopodobnie to da mi właśnie brud dalej. Najbardziej sensowne tutaj, znaczy po pierwsze przydałoby się troszkę nawrócić na pogaństwo celtyckie, tą prowincję. Przydaliby mi się kopalni. Przydałoby mi się zająć tutaj Corinium. Mam nadzieję, że wybuchnie im bunt i po prostu będę mógł sobie wejść do osady. No, w każdym razie... Bo chciałabym zbudować tutaj dom wodza. Ale to będzie mi dawało brud potem. Nie, tylko spożyć żywności. I port mi daje brud. Dobra, to zburzymy. To zburzymy, damy sobie dom wodza, a potem zbudujemy studnię, by higiena była w tej prowincji. Odpowiednia. Tutaj wodzu, co ja to mam dać? Przychody z upienia, przychody z pędrowania, autorytet od publicznych w lokalnej prowincji, przebiegłość, co mi da przebiegłość na kolejnych poziomach. O, to w sumie jest spoko. Mam poczucie wspólnoty zwiększone. Dajmy to i to. Moment.
Myślę, dobra, na razie 2 punkty to przebiegłość większą. Będę miała już 4% do kosztów utrzymania. No to się przyda. Mogę wznosić zarządcę prowincji. A, czy ty nie byłbyś do tego odpowiedni? Byłbyś. To mi zwiększy znów koszty utrzymania o 7%. Dobra, chodź, bo sobie muszę coś z tobą zrobić, tak po prawdzie. Żeby się nie marnował jednak. A, do rozwoju mi niepotrzebne. Ład publiczny. Wpływ religijny przyczyny do celtyckiego pogaństwa. Myślę, że to sobie weźmiemy. Jak na początek, zakończmy turę. Brytowie zostali zniszczeni. I prawie cała Brytania w rękach tutaj Celtów jest obecnie, ponieważ tylko Korynium zostało nam do zajęcia, a potem będzie można już przemyśleć ekspansję na południe, by podbić Galię. Znaczy sobie zasiedzić Galię, bo Galię jest powoli wypaloną ziemią. Aczkolwiek cóż. Czy właśnie Brytowie się odrodzili? Tak, odrodzili się. W prowincji obok. Takie, dobra, tu nas nie chce, idziemy do drugiego miasta, może nas przyjmą lepiej. Że w sumie nie tyle tam ich nie sieli, co wygoniłem ich stamtąd. To w sumie było niemiłe dosyć. Ale to nie są prawdziwi Brytowie, to są zromanizowani Brytowie, to są podróbki prawdziwych Brytów. Prawdziwymi Brytami jesteśmy my, Brytowie z północy, a nie ta rzymska podróbka. Dobra. A, idź tutaj. Śpiewnie się przejdzie i zobaczyć, czy oni w sumie tu coś sensownego mają. Bardzo bym chciała się dowiedzieć. Tutaj to trzeba będzie przebudować, tylko chwilowo mi nie stać. W takim razie, tak jak mówiłem, zbuduję sobie studnię. Tutaj higiena była w miarę ok. I na kilka tur będę musiała poczekać, żeby sobie rozwinąć. Prawdopodobnie więcej niż partur, bo jeszcze bym chciała zbudować tutaj port rybacki prawdopodobnie. No. Póki co tak, bo jeszcze tych za wiele miejsc, gdzie żywność produkuje, nie mam. A nie chcę znowu się wpędzić w głód. Ogólnie tak, wojna z tutaj Sasami, Anglami i Frankami jest właściwie pewna, ponieważ oni tutaj radośnie zasiedlają obecnie Galię, którą ja chcę sobie podporządkować, tak więc raczej żadne kontakty bardziej dyplomatyczne związała się z nim nie będę. Tam chyba z Anglami podpisałem pakt o nieagresji, z tego co pamiętam. Będę musiał sprawdzić. Tutaj Jutowie też się szlajają. Dobra, przemyślimy to. Zobaczymy jak to się potoczy. Aczkolwiek Galię chcę mieć. Galię, Hiszpanię. Może dalej, zobaczymy. Trzeba będzie Hunów jeszcze rozwalić po drodze. Albo ten. Albo poczekać, aż sami wymrą. Zobaczymy. W każdym razie, cóż. Do roboty trochę mamy. A nie, z rankami podpisałem pakt o nieagresji. Ogólnie mam dużo opcji. Septymania. Rozwinęliście się. Mogę z wami handlować. Ale niska szansa. Nie chcecie mojego drewna. Czemu nie chcecie mojego drewna? A, czasami też mam faktycznie agresji. Dobra, czyli będę musiała porozwiązywać te traktaty. Zadbana mi mogę handel. Umowa handlowa wysoka. Zapłata. Okay. Tutaj na razie dąży do cesarstwa. Nie da rady.
aczkolwiek na przyszłość będzie to opcja oczywiście do rozważenia. I teraz sobie mam do przeklikania trochę tur po prostu. Hale woza bym zbudowała. Budujmy sobie. Widzę, że nasi sojusznicy się nie patyczkują z tymi, z Brytami. Z frakcją Brytów. W Londynie jest żelazo, znaczy w Londynium jest żelazo, dobrze, będzie ulepszenie dla naszego wojska. Dobra, może ich rozbijmy, bo będą tutaj burzyć porządek w tej chwili. Tak więc pogrońmy ich po prostu. Tego nie ma co rozgrywać. Jakbym teraz tak przegrała, to sobie byłabym zła, bo sobie mi się zdarzało tak, że niby miałam pełną wygraną, ale coś się bugowało i nagle dupa... Zaczynam oddział celtyckiej bandy. A przyjmij wojowników. Dobra, weźmy ich. I trzeba dowerbować oddział. A, przyjęłam te legery. Ale nie potrzebuję ich za bardzo. Znaczy, wiem, że w sumie to dobre jest i w ogóle, aczkolwiek ja jakoś nie bawię się specjalnie w machiny obleżnicze. A mam średnią piechotę do walki z warcie dostępną, która tak porównaniem statystyki walka z warciu, mają niższą walkę z warciu, ale mają niesamowicie lepszy pancerz od tej mojej celtyckiej bandy, mają lepszą obronę z warciu, mają zdrowie, morale, no tylko tę walkę z warciu mają gorszą, tak więc bardziej obronna. Dobra, weźmy, do przebijania się mamy towarników w sumie. Ci bardziej mogą trzymać linię w takim razie. Zrekrutujemy ich sobie. Tutaj dalej nie mogę tego zbudować. Czy przebudować. Z tym się na razie wstrzymam też. Tak myślę. Zakończmy turę. Bogactwo. Sobie nie mam budynków przemysłowych. Ale to potem może się zbuduje w pozostałych. Bo później nam się ta prowincja tak czy siak rozrośnie. A ogólnie to miasto ostatnie można by bez problemu zająć, gdyby nie to, że podpisałem ten pakt o nieagresji. Może by go już zerwać? Chcę tam osadę. Znaczy, jak go zerwę, to i tak muszę parę tur przeczekać. Więc w sumie zajmę się w tym czasie umocnieniem mojej pozycji na wyspie. I przygotowaniem gruntu pod konfederację z Celtami i naszymi irlandzkimi przyjacielami. Nieprawy potomek. A tam palicho. Sprawa państwowa, zdrajca. Przybył zbieg twierdzący, że jest wysłannikiem innych władców. Poprosił o azyl, jednak jego byli mocodawcy domagają się, by powrócił. W zamian za ochronę zaoferował na ceny sekretu państwa, które go wysłało. Ale dlaczego nie ma podane, które państwo?
Pewnie znowu chodzi o tych, o piktów, tak więc odeślę go po prostu. Nie, to jest głupie, naprawdę, bo to powinna być informacja, o które państwo konkretnie chodzi, bo ja nie wiem, o które państwo może chodzić, zwłaszcza jakbym miała, nie wiem, imperium, no, taki wielki obszar, bo tutaj w sumie były cztery opcje, że to są oni, że to są Piktowie, że to są Sasi, albo że to są Frankowie. Tak najprawdopodobniejsze opcje. No, aczkolwiek im dalej w las, tym więcej. Tutaj widzę, że Wandalowie się osiedlili. W Belgii. No dobra. Co sobie? Greetings to you. I trust you come with honorable words that I can hear kindly. Rezygnujemy z paktowania agresji. Choć to się w sumie nie powinno, bo to i tak im się zaraz buntuje. Jestem w sumie, mogę tu podejść i za turę to zająć. Trochę głupio zrobiłem. Dobra, nieważne. Tu. Opinii są ład publiczny. Małżeństwo. From the heart. A nie mogę przy czymś takim wziąć od razu tego, żeby konfederację z nim zrobić. Nie, to niekoniecznie na razie. Ich żądania. No i to Corinium powinien się teraz zbuntować. Przynajmniej mam nadzieję, że tak się stanie. Jeśli tak się stanie, to będzie mi trochę smutno. Dobra, i w takim razie nie będę jeszcze Franków atakowała. Zamiast tego, jak ogarnę sobie Brytanię, to uderzę właśnie na Wandalu, skoro sobie grzecznie przyszli tutaj do... w okolice Galii i ich podporządkuję sobie. Znaczy, wypchnę gdzie indziej, bo to są tam. To jest frakcja migracyjna, więc oni po prostu pójdą sobie dalej. Prawdopodobnie. Chyba, że będę miała farta ich po prostu unicestwi, aczkolwiek... nie spodziewałem się aż tak wiele. Ufortyfikujmy się tutaj. Jestem zawiedziona tym, co się stało właśnie. Dobra, ty przyjdź tu, żeby podbijać zadowolenie w tym miejscu. Minus jeden, to chcę przebudować, ale chwilowo nie mogę. Dobra, moment, zerknijmy. Meropie chcę, by się hejtnęli. Tylko, że też przydałoby się, żeby ona została nam tutaj w tym, w rodzie. Ty jesteś dobry w miarę. To jest przydzielec. Ale ze zarządcą. Do dupy. Chciałbym, żeby ona jednak została tutaj. W moim, że w Korzynie, że tak powiem, a nie ma kogoś. Choć z drugiej strony klimatycznie będzie. Ciekawe, czy tej dwójce jeszcze coś się urodzi. Niby jest zwiększona szansa na posiadanie dzieci, aczkolwiek nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Jeszcze. Tutaj Prito z Eburilą nie bardzo chce się hajtać, skoro ma już nieprawe dziecko. Czy bierzemy rodzielca do frakcji? W sumie...
sumie to też jest ok, tylko że. Nie wiem. Nie wiem, jak tutaj postąpić z Maropią. Co z nią właściwie uczynić? Jeju. Dobra, wiecie co? Jeśli Edbanowie będą chcieli sojusz. Sojusz wojskowy. Niska, mogę wam zapłacić dodatkowo. Staćmy. Niska szansa. No to nie bardzo. Tutaj raczej z Piktami się nie dogadam w tej zasadzie. W ogóle nie mam opcji obecnie tego. Zaaranżowanie małżeństwa. Więc dupa. Dobra, wiecie co? Chcę mieć rzut rudzielców. Mam taki kaprys, tak więc zaaranżuj małżeństwo. Czyli z nim muszę coś zrobić, żeby. Zimogę. Chyba, że powołam armię z rudzielcem. Tak wiem o niej zarządcą. Pal licho, utwórz armię. Chcę mieć rudzielca w rodzie. Teraz jesteś w mniejszym stopniu rudzielcem. Zawiodłeś mnie. Wyglądałeś wcześniej lepiej. Czemu się zmieniłeś? Dobra, chodź. Przygarniam cię. To fajnie, że miałem informację o tym. Cudownie. To postać sobie może być cholera przebiegła. Dobra. Niech będzie tak. Coś z tego będzie, chyba. Tak, straciłem 10 minut odcinka, zastanowiłem się, z kim hajtnąć tutaj córkę mojego przywódcy frakcji. Kiedy im wybuchnie ten bunt, za przeproszeniem? W sumie nic takiego nie powiedziałem, żadnego przekleństwa, żeby mówić za przeproszeniem. Dobra, nieważne. Cóż. Jak mnie zmuszą, to wypowiem im wojnę, aczkolwiek wolałabym, żeby zrobili sobie ten bunt czy coś i żebym ja po prostu mogła ich sobie zająć. Byłoby to wygodniej, ponieważ nie musiałabym robić z nim wojnę, a tak będę musiała z nim robić wojnę. No ale. Dobra. Fajnie, że mam coraz wyższy poziom imperium, kiedy siedzę na dupie. Minus 15 punktów wpływu dla Divico. Dobra, dekret. Dajemy. Technologię. Opracowałam sobie już to. Cudnie. To co bym teraz chciała?
Celtycka Wataha zamiast celtyckiej bandy. Co je może być? Liczymy na bunt. I raczej będę... Zrobię to już w kolejnym odcinku. Tylko zacznę tą wioskę budować. A tymczasem podziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach z tutaj Attili. Popatki!